Pomnóżmy 23 razy 44. Najtrudniejsza część, albo pierwsza trudna część tego zadania, to zorientowanie się, że ta kropka tutaj oznacza mnożenie. Mogłoby być napisane 23 razy 44, albo można to napisać w nawiasach. To też oznacza mnożenie. No to kiedy już wiemy, że chodzi o mnożenie, możemy rozpocząć rozwiązywanie tego zadania. Chcemy pomnożyć 23 razy 44. Zapiszę znak mnożenia w tradycyjny sposób, żebyśmy wiedzieli, że mnożymy, a nie na przykład, że dodajemy. Zresztą bardzo rzadko spotyka się kropkę przy zapisywaniu mnożenia, tak jak tutaj, w pionie, liczba pod liczbą. Najczęściej w takim przypadku używa się, no to mnożymy. Zaczynamy od przemnożenia tej czwórki z miejsca jedności razy 23. 3 razy 4. 12, więc dwójkę zapisujemy tu w kolumnie jedności, i jedynkę przenosimy, przerzucamy ją z jedności do dziesiątek. Jedynka tutaj. Teraz 4 razy 2, czyli 8, dodać to 1 razem daje 9, czyli ta czwórka razy 23 równa się 92. Właśnie to obliczyliśmy. A teraz chcemy się dowiedzieć, ile będzie to 4 razy 23. To, co teraz zrobimy, to czysto mechanicznie powtórzymy czynności, których już się nauczyliśmy. Dopiszemy tutaj 0, a robimy to dlatego, że czwórka, przez którą mnożymy, znajduje się na pozycji dziesiątek. Gdybyśmy mieli jeszcze więcej cyfr na kolejnych pozycjach setki, tysiące i tak dalej, dopisywalibyśmy w każdym kolejnym mnożeniu coraz więcej zer. Dla setek 2 zera, dla tysięcy 3 zera i tak dalej. Ta czwórka razy 23 równa się 92. Gdybyśmy teraz w ten sam sposób pomnożyli to 4 razy 23, to otrzymamy w ten sam sposób też 92. Ale ta czwórka to tak naprawdę 40. Czwórka na miejscu dziesiątek oznacza 40. Czyli w wyniku mnożenia powinniśmy otrzymać 10 razy więcej. Nie 92, tylko 10 razy więcej, czyli 920. I dlatego właśnie tu wrzucamy to 0, żeby uwzględnić pozycję cyfry z dolnej liczby, przez którą w danej chwili mnożymy zaraz zobaczycie, że pojawi nam się tutaj 920. Czyli teraz mnożymy 23 razy tę czwórkę. 4 razy 3 to 12. Dwójkę zapisujemy tu w pionie dziesiątek, bo czwórka, przez którą mnożymy, też znajduje się w pionie dziesiątek. 4 razy 3 to 12. 2 tu i jedynkę przenosimy do wyższego rzędu. Te poprzednio przeniesioną jedynkę pomijamy, dotyczyła ona mnożenia 23 przez czwórkę i już nam nie jest potrzebna. Teraz 4 razy 2, czyli 8

Razy 23, co daje 920. Chodzi o to, żebyście oprócz tego, że potraficie wykonać poszczególne czynności mnożenia pisemnego, rozumieli też, dlaczego to wszystko tak właśnie działa. No to dodajmy te 92 i te 920. Tu możemy wpisać znak dodawania. 2 dodać 0 równa się 2. 9 dodać 2 równa się 11. Przenosimy 1. 1 dodać 9 to 10. Tu przerwa, żeby łatwiej się czytało. Jeżeli wam to ułatwia, to co trzy cyfry róbcie przerwę, chociaż nie jest to konieczne. Jeszcze ciekawostka: w matematyce wiele spraw to sprawy umowne. Ten sposób z dopisaniem zera jest sposobem, który moglibyśmy nazwać amerykańskim. Sposób bardziej słowiański, który znacznie częściej jest stosowany w Polsce, polega na tym, że zamiast dopisać zero, zaczynamy po prostu wpisywanie wyniku mnożenia od tej samej kolumny, w której znajduje się nasza czwórka. Czyli tak. Obydwa sposoby oczywiście są równie dobre. Umówmy się, że od teraz ja będę zapisywał mnożenie pisemne po słowiańsku, a wy wybierzecie sobie ten sposób, który bardziej wam pasuje. No i mamy wynik. 23 razy 44 równa się 1012. No to pa.